Sytuacja epidemiczna w regionie zmienia się z tygodnia na tydzień. Widać to wyraźnie po liczbie dziennych zakażeń. Na koniec lutego w Wielkopolsce było około 800 nowych przypadków koronawirusa dziennie. Tydzień później już 1200, by w tym tygodniu przekroczyć 2400 nowych zakażeń. Miejsca w szpitalach zapełniają się błyskawicznie. W szpitalu tymczasowym na Targach nie ma już wolnych miejsc. No, musieliśmy w środę w trybie pilnym uruchomić kolejny moduł tutaj internistyczny, kolejnych 28 łóżek. Te łóżka się właściwie zapełniły w przeciągu 2 dni. W tej chwili na naszych oddziałach mamy komplet pacjentów. Dlatego decyzją wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego od jutra na Targach będzie funkcjonować dodatkowy moduł dla pacjentów. W najbliższych dniach ten szpital tymczasowy będzie liczył około 200 łóżek do dyspozycji pacjentów zakażonych COVID-19. Wszystko po to, by dostosować się do ciągle rosnącej liczby zakażeń w kraju. Rząd chce zapewnić pacjentom niezbędny bufor bezpieczeństwa. Tak, żeby ten przyrost liczby łóżek przekazywanych do systemu walki z COVID-em przewyższał ten dzienny przyrost hospitalizacji. To tak naprawdę tą wielkość docelową będzie wyznaczała pandemia i tempo jej rozwoju. Wielkopolski NFZ uspokaja, że w naszym regionie obecnie bufor bezpieczeństwa szacuje się na poziomie 300 łóżek, ale i tak w całym województwie będą systematycznie powstawać kolejne łóżka COVID-owe. Planujemy rozszerzanie tej bazy w kolejnych dniach w różnych szpitalach w Wielkopolsce. Będzie się zwiększała liczba łóżek na oddziałach covidowych. Tak samo patrzymy, jak wygląda sytuacja cały czas na Targach. No jeżeli ten moduł, który otworzymy teraz w weekend, będzie się zapełniał i osiągnie określony poziom, no to rozważamy i będziemy mogli otwierać kolejne. Wojewoda Wielkopolski zapewnia, że w kolejnych tygodniach będzie podejmować decyzje na bieżąco, w zależności od stopnia pandemii. To się dzieje równolegle, bo monitorujemy tę sytuację tak, ażeby w każdym subregionie liczba tych łóżek była na odpowiednim poziomie. Dodatkowe łóżka covidowe w Wielkopolsce powstają m.in. w Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, w Olsztynie, Jarocinie czy Nowym Tomyślu. Mateusz Mękina, Puls Dnia.